Dzień z Republiką i jest z nami już kolejny gość zapowiadany, pan profesor Henryk Domański. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kilka spraw polityki bieżącej, o które chciałbym pana profesora spytać. Zacznijmy od zapowiedzi złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo tak to oficjalnie jest zatytułowane, przez podkomisję smoleńską. Zapowiedź złożenia tego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na przeprowadzeniu zamachu na życie prezydenta oraz morderstwa pozostałych 95 osób znajdujących się na pokładzie wojskowego Tupolewa. Czy to jest otwarcie nowego rozdziału w historii katastrofy smoleńskiej? Pojawiły się też pytania wśród komentujących, dlaczego tak późno, dlaczego po kilkunastu latach, czy coś może się w tej sprawie wyjaśnić, czy dowiemy się jakichś nowych rzeczy i przede wszystkim, czy zostaną wskazani winni. Myślę, że nic nowego się nie da wyjaśnić w stosunku do tego, co ujawniły komisje, różne komisje były, takie, które były... przemawiały za tym, że to była katastrofa, a te krańcowo inne, że to był efekt zamachu czy morderstwa, jeżeli chodzi o prezydenta Kaczyńskiego, głównie ze strony Rosji. Więc ja myślę, że tutaj niczego nowego się nie dowiemy. Prawdopodobnie wiązałbym to z tym konfliktem, z atakiem Rosji na Ukrainę. Jest to okazja do wykorzystania, przypomnienia światu, do czego zdolna jest Rosja, że prawdopodobnie katastrofa smoleńska mogła być efektem takiego zamachu, ponieważ Rosjanie są do wszystkiego zdolni, nie dotrzymują słowa w ogóle, mają w zasadzie mają taki charakter. Jeżeli chodzi o polityków przynajmniej, że się mszczą. To jeżeli chodzi o zemstę i jeżeli chodzi o przeprowadzenie własnych interesów za wszelką cenę, kosztem czegokolwiek. W związku z tym jest to okazja do tego. Związana z, myślę, że gdyby nie wojna na Ukrainie, to być może nie mielibyśmy do czynienia z ponowieniem próby przez ministra Macierewicza. I to jest chyba bezpośredni powód do tego, żeby postawić może nie tyle kropkę nad i, co przypominać, stale przypominać o tym, do czego zdolna jest Rosja. Chyba taki był cel. Natomiast czy to otworzy nowy rozdział, jeżeli chodzi o dochodzenie sprawców tej katastrofy, to również nie sądzę. Raczej właśnie to jest ten efekt przypominania. Ale co ciekawe, pojawiają się głosy przypominające o tym, o czym pan profesor mówi, także z ust polityków innych państw. Tak? No, najmocniejszy głos prezydenta Ukrainy, który ustawił w pewnym ciągu, wyliczył zbrodnie rosyjskie i znalazł się tam obok Katynia, także Smoleńsk. Także pojawiają się również takie głosy, też mające charakter pewnych przypomnień. Kolejna sprawa, o którą chciałbym pana profesora spytać. Rocznica dzisiaj 80. wybuchu powstania w getcie warszawskim. Mieliśmy kilku prezydentów na tych uroczystościach. One jeszcze trwają, kończą się w tym momencie. Ja bym chciał spytać o te uroczystości, całą ich oprawę pod kątem naszych relacji z Izraelem, które w ostatnich miesiącach, można powiedzieć, weszły w pewną nową fazę, chociaż nie wszyscy to dostrzegli. Zmiany dotyczące polityki historycznej Izraela, to, że wycieczki izraelskie mają w tej chwili również poznawać historię Polaków ratujących Żydów, Polaków, którzy ginęli ratując Żydów. Tak? To zresztą było obiektem pewnych kontrowersji w samym Izraelu, wewnętrznych sporów politycznych. Ale czy 80. rocznica, wydarzenia, które tej rocznicy towarzyszą, to też będzie jakiś nowy rozdział w naszych relacjach z Izraelem? W naszych relacjach z Izraelem to ja nie sądzę, bo te relacje, jeżeli chodzi o stosunek Izraela do Polaków i do powstania w getcie i w ogóle stosunku Polaków do Żydów, one się bardzo zmieniają, są zmienne w zależności od tego, kto jest u władzy w Izraelu. Ja myślę, że to będzie wykorzystywane, ponieważ Polska jest takim naturalnym punktem odniesienia, to znaczy jest podatna na działania, które z jednej strony jakby bronią czy poprawiają wizerunek Izraela, czy właściwie stawiają
tą historię Żydów w takim świetle, w jakim to odpowiada akurat rządowi. Z powodów politycznych chodzi na przykład o wygranie wyborów, czy zdobycie przewagi nad opozycją. To jest taki temat, który stale wraca i właśnie w kontekście politycznym, ale wewnętrznych rozgrywek politycznych w Izraelu. Dobry, nośny temat. W związku z tym ja nie sądzę, żeby akurat ta rocznica coś tutaj zmieniła. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o stosunek Polaków, to w zasadzie on jest bardzo stabilny. Z ostatniego komunikatu CBOS-u, który wczoraj przeczytałem, wynika, że wiedza o co to było powstanie w getcie utrzymuje się w dalszym ciągu na dosyć wysokim poziomie w całym społeczeństwie polskim, około 60 kilku % z tego, co pamiętam. Także nie sądzę, żeby tutaj się dokonał jakikolwiek przełom. Ważne jest to, że rząd polski podejmuje wszelkie działania, żeby jakby pokazać to we właściwym świetle, że Polacy pomagali Żydom w czasie wojny, pomijając oczywiście przypadki, kiedy takie działania na niekorzyść Żydów miały miejsce, co musi się zdarzyć, zwłaszcza musiało się zdarzyć w takim państwie jak polskie przed wojną, gdzie ten odsetek Żydów był niezwykle wysoki, zaszczyt, największy w Europie. I kolejna sprawa to jest kwestia sprawy zbożowej, nazwijmy to. Wielu publicystów, zwłaszcza związanych z mediami opozycyjnymi, używa słowa afera zbożowa. Moim zdaniem ono nie jest do końca trafne. Natomiast no, jest problem ze zbożem sprowadzanym do Polski z Ukrainy, które miało być tranzytowane, a nie było. Ja pytam pana profesora nie tyle o to, jak sobie rząd tutaj radzi z rozwiązywaniem i o kulisy tej afery, co o potencjalny wpływ na poparcie społeczne dla rządu, brak tego poparcia. Krótko mówiąc, jak to może wpłynąć na jesienne wybory? No to dwa argumenty mogą być wysuwane przeciwko rządowi. Z jednej strony, że rząd jest nieudolny i nie potrafił tego przewidzieć. Jest to argument dosyć łatwy do odparcia, ponieważ żaden kraj nie był w stanie przewidzieć. Kilkanaście miesięcy temu chodziło o to, żeby za wszelką cenę to zboże z Ukrainy wydobyć i żeby je przenieść do tych krajów, gdzie się ich potrzebuje, a w ogóle żeby pomagać Ukrainie w wojnie z Rosją. I wszystkie inne sprawy schodziły na drugi plan i nikt wtedy jeszcze nawet nie miał ochoty przewidywać. Zresztą w ekonomii, w gospodarce jest wiele tego typu prawidłowości, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc to jest pierwszy argument. No a drugi taki argument, jakie to będzie miało konsekwencje dla stosunku rolników do Prawa i Sprawiedliwości, którzy są najliczniejszym elektoratem w sensie nadreprezentowania, oprócz emerytów i rencistów, o czym stale powtarzamy. Nie wydaje mi się, żeby to miało zasadniczy wpływ. W moim przekonaniu to jest sytuacja przejściowa, ewentualny przypływ negatywnej oceny działań rządu. Ale właśnie z tego względu, że łatwo to w sposób wyjaśnić, może nie tyle usprawiedliwić, ponieważ jeżeli ktoś ponosi koszty tego, czyli rolnicy nie mogą tego zboża sprzedawać, albo mamy do czynienia z nadprodukcją w pewnym sensie, nad podażą tego zboża, no to konsekwencje ktoś musi ponieść, a jednak we wszystkich społeczeństwach rynkowych to jest tak, że rządy wszystkich krajów się angażują w pomoc rolników. To jest bardzo ciekawa sytuacja, zresztą, że to jest jedyna kategoria zawodowa, która oczekuje w systemie kapitalistycznym w końcu. Oni powinni jakby dbać sami o siebie. Odwołuje się do państwa i to jest powszechnie akceptowane, więc tu jest cały problem. No ale można to właśnie w ten sposób wyjaśnić. W związku z tym ja w długofalowej perspektywie, a ona wynosi 5 miesięcy, ja nie sądzę, żeby to zakończyło się jakimś osłabieniem poparcia ze strony rolników dla PiS-u. Łatwo sobie chyba wyobrazić mogą rolnicy, co by było, gdyby Platforma była u władzy. W ogóle by się niczym nie zajmowała najprawdopodobniej. Nie myśleniem o rolnikach i sytuacja byłaby być może gorsza niż teraz. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję za rozmowę. Profesor Henryk Domański był moim i państwa gościem, a my czekamy na kolejną rozmowę, tym razem o kwestiach historycznych. Naszym gościem będzie dr Mikołaj Mirowski, historyk, współpracownik Forum Żydów Polskich.